Element sznurowni. Materiał? Metal. Wymiary: wysokość 18 cm. Długość do 11 cm. Głębokość 6 cm. Prezentowany przedmiot to tak zwana śruba służąca do blokowania sznura obsługującego wyciągi do dekoracji. Dzięki niej elementy scenograficzne, rozciągnięte na poziomych prętach, wiszą nieruchomo nad sceną. Ma czarny kolor, gdzie niegdzie z fragmentami starej błękitnej farby. Składa się z dwóch części: uchwytu na sznur i gwintu blokującego. Uchwyt na sznur ma kształt owalu rozwartego na dwie niemal równe połowy. Ich wnętrze jest żłobione. Z jednej z nich odchodzi żłobiony pionowy gwint z szerokim pierścieniem po środku. Na jego zakończeniu pozioma belka. Po jej obrocie gwint zamyka owalny uchwyt, blokując sznur w jego środku. Centrum dowodzenia sceną teatralną stanowi sznurownia służąca do opuszczania lub podnoszenia wyciągów, na których zamontowane są różne elementy scenografii, a współcześnie również reflektory i głośniki. Za pomocą sznurów poruszano również kurtyny oraz podnoszono aktorów. Osoby pracujące przy obsłudze sceny to maszyniści. W dawnych czasach stanowili oni znaczną część osób zatrudnionych w teatrach. Obecnie sznurownie są w wielu teatrach częściowo lub w całości zautomatyzowane. Zmieniło się także narzędzie porozumiewania się maszynistów, którzy dziś korzystają głównie z krótkofalówek. Przed nastaniem komunikacji cyfrowej, mieli oni dopracowany specjalny system znaków dźwiękowych, które wygwizdywali. Ten sposób kontaktu zaczerpnęli od żeglarzy obsługujących liny masztów.